Bardzo ładnie skoczył w serii treningowej, 92,5 metra i był to jeden z lepszych rezultatów w serii treningowej, bodajże szósty. No, najdalej skoczył Adam Małysz, 97 metrów, tak jakby od niechcenia. Zastanawiano się tam potem nad belką, z której mają startować zawodnicy. Jest Robert Matyja w powietrzu. No i bardzo ładnie, ponad 90 metrów. Bardzo ładnie Robert Matyja. No, zaczyna chyba zyskiwać tę formę, na którą bardzo liczy Apoloniusz Steiner, bo Matyja potrafi na treningach skakać naprawdę bardzo ładnie i daleko. Ale jeszcze chyba coś w psychice jest Matei, co nie pozwala, a tutaj widzimy zdecydowanie ponad linię K, ponad 90 metrów i Apoloniusz Steiner z uwagą śledzący lot Roberta Matei. 93,5 metra, 121 i pół punktu, tyle samo co Japończyk, Słowenia. No, byliśmy razem z Japończykami po tym pierwszym skoku Roberta Matei, bardzo ładnym. No, Wojtek, skupień na rozbiegu. Jego forma też jeszcze bardzo nierówna, więcej skoków ma złych niż dobrych na razie. A może teraz, przed 90 metrem lądował wycieczkę. Zabrakło do tej linijka, chyba ze 2-3 metrów, tak, 87 metrów. I jesteśmy za Japończykami i za Słoweńcami. Słoweńców wyprzedzaliśmy po tym skoku Matei. Teraz jesteśmy na miejscu trzecim, wyprzedzamy Norwegów, Czechów. Wczoraj 37. Trzykrotny mistrz uniwersjady. Student Katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego i reprezentant Zakresu AWF-u Katowice. Od niedawna, bo kiedyś był w Kielcach Bystra. No i tymi złotymi medalami uniwersytetowymi jakby przekonał do siebie trenera Steinera. Choć myślał już o kończeniu kariery, to jednak znalazł się w kadrze olimpijskiej. No i ma oczywiście, jak każdy z tej kadry, szansę znaleźć się w drużynie na Salt Lake City. 90 metrów Łukasz Kruczek, a więc bardzo przyzwoity skok. 65 punktów dostał, ale to już nieważne. Adam Małysz, proszę Państwa. Adam Małysz w pierwszej serii. No i zrobiło się od razu głośniej i radośniej na trybunach. Spore grupy polskich kibiców. Dzisiaj o podium trudno marzyć, dzisiaj w drużynie, ale popatrzmy, jak pięknie skacze Małysz. Znakomicie. W granicach 97-98 metrów. A może nawet więcej. Fantastyczna forma. Dynamit w nogach, jak powiedzieli wczoraj austriaccy trenerzy. Piękne wyjście z progu, od razu znakomite ułożenie nart i ciała. Idealnie. Idealnie leci Adam w powietrzu. O, leciutkie, tylko takie ruchy, właściwie nic nieznaczące. No, ten telemark może nie był idealny, ale 99 metrów. 99 metrów, oczywiście najlepszy skok w konkursie. No i Robert Matyja, proszę Państwa, bardzo ładny ten pierwszy skok. Dwa dobre skoki dzisiaj, bo pierwszy w serii treningowej też miał bardzo ładny, 92,5, już w konkursie 93,5. No i żywi mi wszyscy nadzieję, że w tej drugiej serii punktowanej będzie również dobrze. Też ponad 90 metrów, a więc no, czyżby oznaczało to już początek stabilizacji formy Matei, bardzo byśmy tego chcieli. Dobrze trafił z wybiciem, z wyjściem z progu. Nie tak daleko jak w pierwszej serii, ale też w granicach 90 metrów. Naprawdę już dwa dobrej jakości skoki Roberta Matei. 93,5, teraz 90,5, o 3 metry mniej, a więc o 3 metry krócej, co oznacza stratę 6 punktów. I jest Wojtek Skup. To takie charakterystyczne dla niego, to klepnięcie się po udach. Apoloniusz Steiner. No, wiatr troszkę się zmniejszył.
Ach, źle wyszedł z progu, ale może jeszcze wydusi z tego skoku. Przynajmniej z 88 metrów. Troszkę tam wahnięcie było. Nie było to takie precyzyjne, jakby się chciało widzieć. Na pewno Robert Mateja był dzisiaj silniejszym punktem ekipy niż Wojciech Skupień, ale 88,5 metra w tym skoku to i tak jest poprawa w stosunku do pierwszej serii, której miał 87 i wyższa nota o 4,5 punktu łącznie. Jak myślę na tę obecną formę, na obecną dyspozycję i stan przygotowania Wojciecha Skupienia. Dwa wspaniałe zwycięstwa. Na skocznie austriacki Pinsbrucku i Bischofstoffen Łukasz Kruczek. Ładnie leciał Łukasz, ładnie, równo prowadził narty. W pierwszej serii miał 90 metrów, teraz też tam w okolicach linii, czerwonej linii oznaczającej punktka lądował. To był skok mniej więcej tej samej jakości co skok pierwszy. A może nawet punktowo powinien być lepiej oceniany od sędziów. Tak, to w geście Tainera znajdujemy potwierdzenie. Troszkę krócej, o tylko pół metra, ale lepsze noty. Adam Małysz, no nawet nie wypada przedstawiać bliżej Adama Małysza. Wszyscy w Polsce wiedzą o Adamie niemal wszystko. Wczoraj była bardzo miła uroczystość na kolacji, uroczysto i tutaj w jednej restauracji Adam odebrał puchar dla najlepszego narciarza świata poprzedniego sezonu. Piękny skok, znów piękny skok, wspaniale Adam, wspaniale. Wczoraj mówił na konferencji prasowej, że jeszcze brakuje tym jego skokom sporo, że to jeszcze trzeba wiele poprawić, że na razie to lepiej te starty wychodzą niż naprawdę jest z jego formą, ale proszę, 97 metrów przy tych trudnych warunkach, no może nie ekstremalnie trudnych, ale oczywiście trudnych warunkach, gdzie wszyscy skaczą jednak dość wyraźnie krócej niż w poprzednim pierwszym skoku. Adam Małysz uzyskuje 97 metrów. O 2 metry tylko krócej niż w pierwszej serii. Noty 18,5, 19, 19,5. Ale jednak Japończyków nie przeskoczyliśmy. Trzech punktów zabrakło. 3 punkty za Japonią. Jest Polska na 949, Japonia 952. Zatem no, zabrakło dokładnie 1,5 metra w odległości. I kwestia psychiki, tak jak pytałem, chyba też to odegrała jakąś rolę, prawda? Nie tylko sama dyspozycja, ale no, sprężyli się z Koszkowi dzisiaj, tak? Można najkrócej by to chyba lapidarnie ująć. Ja myślę, że tutaj główna praca doktora Janka Plecharza... On tam stale na górze jest. Oczywiście jest na górze, jest zawodnikami bezpośrednio przed samym startem. Zawodnicy otrzymują pewne informacje i wszystkie te jego polecenia są natychmiast realizowane tam na rozbiegu skoczni. Podobnie jak profesor Jurek Żołądź, który bezpośrednio czuwa nad dokładną rozgrzewką, nad przygotowaniem samych zawodników do samego startu, nad to, co wszystko dzieje się bezpośrednio na 4, 5, 6, 8 minut przed startem. Są to wszystko zaplanowane ćwiczenia, wszystkie dane idące w tym kierunku, aby jak najlepiej oddać skok. I tutaj myślę, że ta dyspozycja naszych zawodników będzie rosła. Pan Marek Siderek opowiada Państwu, Państwo widzą, co się dzieje. Tutaj w willach widzimy Adama Małysza roześmianego. Cieszy się Adam nie mniej niż z własnych zwycięstw. Jego to bardzo raduje, na pewno. Oczywiście. Każdy... Łukasz Kruczek następny, Wojtek Skupień tam z tyłu i tu Robert Mateja i Robert z zielonym Mateja. Numerkiem. Chłopcy zadowoleni, bo jest to, myślę, po raz pierwszy Polacy stają na podium w konkursie drużynowym, w Pucharze Świata i to myślę, że to jest wielka, wielka zasługa całego teamu trenera Polnisza Tainera, Piotra Fiasa, profesora Żołądzia oraz Janka Blecharza. Oczywiście jest jeszcze
człowiek, który przygotowuje dokładnie całą analizę biomechaniczną skoku, jest pan Piotr Krężałek. I tutaj wielkie słowa uznania i gratulacje dla całego teamu. Zatem proszę Państwa, oglądamy dekoracje polskich skoczków. Pierwszy Adam Małysz odebrał medal za trzecie miejsce drużynowo, potem Łukasz Kruczek, potem Wojciech Skupień i Robert Mateja. Teraz Japończycy, no Funaki, to wspominałem wielokrotnie i wczoraj, i dzisiaj, i we wcześniejszych konkursach, że on znów zaczyna powoli przypominać tego wielkiego Funakiego sprzed kilku lat. Oczywiście to jeszcze nie jest ta forma. Teraz są inne gwiazdy, teraz jest przede wszystkim Adam Małysz na świecie, fantastycznie skaczący, ale Funaki na pewno jest tym zawodnikiem, który będzie walczył o medale olimpijskie. No i Finowie, Mika Kojonkowski ma to, co nie udało mu się na Mistrzostwach Świata w Lahti. Tam bardzo pragnął złotego medalu. Finowie mają zawsze fantastycznie wyrównany zespół na bardzo wysokim poziomie. Brakuje im takiej właśnie gwiazdy, super, super gwiazdy, jaką jest Adam Małysz. To nad tym ubolewają Finowie. Wcześniej mieli, chociaż mieli oczywiście nie tak dawnej przeszłości, przecież mistrza olimpijskiego, Soininena, wicemistrza. Mają teraz Jussilainena, na którego bardzo liczą, Ahonena, który na razie swoimi obowiązkami, tym urodzeniem przez jego narzeczoną Tije Jakobsen, syna, trochę przytłoczony, ale Finowie na pewno zdecydowanie w tym konkursie byli najlepsi. Panie Marku, bardzo dziękuję panu za przyjście do studia, dziękuję za tę pierwszą opinię i oddaję głos. Serdecznie dziękuję za przyjście na nasze stanowisko i oddaję głos do studia. Proszę państwa, Polacy również w drużynie odnoszą sukces. Bardzo nas to cieszy. Und nochmal Lisa Bausch für Finnland. Das siegreiche Team erhält den Preis vom Landeshauptmann Dr. Jörg Hammer. Ich darf hier da überreichen. Finnland mit den Springern Risto Jussilainen, Matti Hautamäki, bei den gestrigen Einzelspringern Toni Nieminen ja Vili Matti. Kohta keikahtaa ja kuuluu. Kyllä. 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 Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war der offizielle Teil, die Siegerehrung hier beim Weltcup-Skispringen in der Villacher Alpenarena. Und Sie haben es bereits so mitbekommen, Villach plant in die Zukunft, möchte hier neben der 90-Meter-Schanze